Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, żeby inspirować kolejne. Dzisiaj witam doktor Biankę Siwińską, kobietę, która ma tytuł naukowy, ale nie pracuje w nauce, choć poniekąd, prezeskę Fundacji Perspektywy, która ma szereg innych osiągnięć, o których opowiemy. Dzień dobry Bianka, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witaj Doroto, miło mi tutaj być u Ciebie. Bardzo miło, że znalazłyśmy czas, to powiem Państwu, że żeby wejść w nagranie, zajęło nam to chwilę, ponieważ jesteśmy obydwie tak zajęte, to nie chodziło tylko o to, żeby się zgrać z terminem, ale również zgrać z początkiem nagrania. No i z fryzurą. Z fryzurą też, bo to właśnie jest to, co nas myślę różni, że musimy mieć taką fryzurę i tak wyglądać, żeby się dobrze czuć. I uważam, że to jest absolutnie naturalne, żeby dobrze się czuć w całokształcie, nie tylko intelektualnym, ale również tym, jak wyglądamy. Bianka, zajmujesz się zawodowo, można powiedzieć, rozwijaniem czy wspieraniem rozwijania potencjału kobiet w takim aspekcie edukacji technologicznej, czy takiego głoszenia tego, że kobiety powinny również, czy mogą również być inżynierkami, czy pracować w branży technologicznej. Dlaczego to robisz jako kobieta z wykształceniem humanistycznym i twój cały background, wybaczcie anglicyzm, jest humanistyczny? Skąd pomysł? No, wydaje mi się, że szkoda by było, żeby dziewczyna, która ma już background techniczny i może dużo robić w tym obszarze właśnie nowych technologii, nauki, innowacji, żeby marnowała czas, tak jak ja to z przyjemnością robię, na tego typu działania. Także jak najbardziej jest to zgodne z moim wykształceniem. Jestem kulturoznawczynią z pierwszego wykształcenia, politolożką z drugiego, więc z jednej strony jako animatorka kultury wiem, jak tworzyć pewną inżynierię społeczną, że tak powiem. A jako politolożka wiem, jakie to jest ważne, żeby działać strategicznie, żeby działać i od dołu do góry, i od góry do dołu, i jak to osiągać. Prowadzisz szereg, powiedziałabym, flagowych projektów czy flagowych programów. Jednym z nich jest Kobiety na Politechniki. Ty jesteś takiego, myślę, że ten projekt może też trochę onieśmielać, bo te dziewczyny muszą już wcześniej, będąc młodymi dziewczynami, mieć taki pomysł, czyli ta edukacja techniczna powinna być rozpoczęta wcześniej. Jak to zrobić, żeby dziewczynki już małe nie chodziły tylko na balet, nic przeciwko baletowi oczywiście, ale również chodziły na kodowanie czy kółko matematyczne, a nie tylko chłopcy? Wiesz, to się już trochę dzieje na naszych oczach, nie? W sensie, no przynajmniej w naszych bańkach dużych miast, wiesz. Bańka warszawska. Bańka warszawska, no to już jakby w ogóle tutaj, wiadomo, trochę inaczej to wygląda. Także dużo się zmienia, zmienia się w czasie, natomiast faktycznie jest tak, że ciągle dominuje taki tradycyjny wzorzec wychowywania, socjalizacji młodych osób. No i cały czas te dziewczynki gdzieś tam są wtłaczane w te ramy takiego specyficznego widzenia roli kobiety w społeczeństwie. I to widzimy zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, czy gdzieś właśnie na prowincji. I tutaj powinniśmy to zmieniać, no bo jakby liczby pokazują, że bańka warszawska nie jest w stanie załatwić wszystkiego najwyraźniej. Także cały czas mamy tutaj deficyty, no i prawdopodobnie, znaczy na pewno są to deficyty związane z tym, że jednak dominuje tradycyjny, tradycjonalistyczny wzorzec kultury. I z tym trzeba walczyć. 58% studentek w ubiegłym roku akademickim to były kobiety, natomiast tylko 35% kobiet było na uczelniach technicznych, więc to nie jest nasza opowieść taka feministyczna, tylko są to twarde dane. Czy to się zmienia w czasie? Jest nas coraz więcej kobiet na uczelniach, na kierunkach ścisłych? Wiesz, to takie między 30 a 40% globalnie na uczelniach technicznych to i tak nie odzwierciedla do końca sytuacji dramatycznej stricte technicznych kierunków, dlatego że tutaj mówimy też o uczelniach, które mają wydziały humanistyczne jak AGH, które mają dużo takich tradycyjnie ukobieconych wydziałów. A jeżeli spojrzymy tak stricte na technologię, no to ten udział będzie między 10 a 20%. Także sytuacja jest bardziej, jak się spojrzy dokładniej w dane, to jest taka bardziej alarmująca. Natomiast zmienia się w czasie, ale zmienia się strasznie powoli. My to nazywamy taką pełzającą rewolucją. Także pełzająca rewolucja, tak oksymoron trochę. Troszkę tak. No, jakby widzimy, że coś tam się rusza, natomiast cały czas się wydaje, że życia nam może nie starczyć, żeby faktycznie zobaczyć taki przełom. No i też pokazują to różnego rodzaju takie przewidywania, prognozy robione przez różne
bardzo zacne organizacje międzynarodowe, że z tym tempem nieprędko doczekamy się prawdziwej równości na świecie. A ty jesteś kobietą pełną pasji, perspektywy, konferencje, które robisz, oddajesz się temu naprawdę całym twoim jestestwem. Jesteś taka waleczna, że takie sprawiasz wrażenie, po czym mówisz o rewolucji pełzającej, czy ewolucji pełzającej i tej nierówności. Czy ty jesteś walczącą, czy waleczną feministką? Nie tylko w dziedzinie swojej pracy zawodowej. Wiesz co, ja staram się walczyć mądrze. Mhm. Co to oznacza? Że pewnie nie miałabym jaj, potocznie mówiąc, żeby bić się z policją na ulicach, mhm. czyli taka walka, powiedzmy, w starciu bezpośrednim nie jest moją najmocniejszą stroną. Natomiast na pewno na tej ulicy będę, tak? Także tu jest ta, że tak powiem, taka linia. Więc staram się walczyć, ale staram się to robić inteligentnie i nie rozwalając przy okazji szans na powodzenie. Dlatego też wydaje mi się, że to mi się udaje, no bo jeżeli od 15 lat co roku wszystkie uczelnie techniczne zarządzane jednak przez mężczyzn, inżynierów, często konserwatywnych, jakby realizują akcje dziewczyn na Politechniki, no to znaczy, że tutaj jakby potrafimy z nimi rozmawiać, czy ja potrafię też do nich podejść odpowiednio. Także ja zawsze wierzę w skuteczność. Mhm. Skuteczność, to jest ważne. To jest taka moja waleczność, czasem walenrodyczna, bym powiedziała. No nie, jesteś waleczna i jesteś skuteczna, tylko czy to nie jest jakimś takim kosztem ogromnym, również kosztem życia osobistego, czy kosztem życia towarzyskiego, czy kosztem robienia czegokolwiek innego niż ta twoja misja? Znaczy tak, no faktycznie jest tak, że przez ostatnie lata bardzo poświęcałam się, już tak powiem, realizacji projektów, które cały czas rosły, mhm. a szkoda byłoby ich nie realizować, bo wydaje mi się, że, no, że warto. I gdzieś to moje życie prywatne gdzieś się zagubiło w tym momencie. Mhm. Z jednej strony, no wiadomo, na to się nałożył jeszcze COVID, jak u nas wszystkich, tak, co raczej to nie pomogło. Także gdzieś takie zachwianie czułam, że na tyle jakby dla mnie było ważne to działanie, że całość tam wkładałam siebie. Mhm. Nie? COVID trochę uświadomił mi, że jak ginie ten kontekst społeczny, to też taka trochę pustka zostaje. Z drugiej strony też niestety moja relacja się rozpadła też w wyniku między innymi tej intensywności bycia wyeksponowanym na towarzystwo drugiej osoby w non-stop. Mhm. I od jakiegoś czasu właśnie zmieniam to wszystko i pracuję nad tym, żeby też realizować siebie, umieć mówić, nawet mówić o sobie w kontekście bycia poza tą swoją pasją. Mhm. Uzupełnianie takie pewne tych różnego rodzaju rzeczy, które można byłoby tu uzupełniać. Jakieś dodatkowe, mniejsze pasje, zainteresowania, bycie z ludźmi, niekoniecznie tylko w celach realizacji misji, to tak bym to określiła. Także to się dzieje, jest we mnie taka zmiana w tym momencie i na razie odpukać wychodzi mi to fajnie, bo jak ja już wiem, jaki jest cel, nie? Ten punkt dojścia i o co chodzi, jak sobie już zdefiniowałam ten problem, to jestem w stanie teraz jakby przekierować się na inne tory. I to jest fajne, bo właśnie udaje mi się tą taką siłę i pasję z pracy przekładać teraz na trochę inne obszary, a wydawało mi się, że nie umiem tego robić, także pracuję nad tym i jeżeli ten cały flow jestem w stanie dystrybuować bardziej zbalansowany, zrównoważony sposób, to wydaje mi się, że to ma szansę działać. A jesteś zadaniowcem, już powiedziałaś, że bardzo. Masz ten cel, również paradoksalnie masz ten cel w niebyciu w pracy, tylko zajmowaniu się różnymi, jak powiedziałaś, mniejszymi pasjami, po to, żeby realizować inne aspekty życia niż życie zawodowe. No, to jest twoja fundacja, ty jesteś jej twarzą, mózgiem i sercem, można powiedzieć, więc też w tym żyjesz. To się dosyć często przewija w tym programie, że kobiety się angażują na 1000%, może nie powinnam tak mówić, mówimy o liczbach, na 100% w pracę, która też jest pasją, ale później jest ten deficyt innych sfer życia. To jest Ania Lewandowska o tym mówi, że życie się składa z różnych szufladek czy porcji tortu i warto jest mieć pewnego rodzaju równowagę, nawet jeżeli ona jest tak zaplanowana. Czyli planujesz różne aspekty życia. Jak to robisz? Ja generalnie wszystko planuję. Wszystko traktuję jako rodzaj projektu. Ja mam taką po prostu umysłowość, że jestem w stanie i przewidywać do przodu dużo.
Tylko tak jak mówię, te wszystkie swoje cechy wykorzystywałam do tej pory właśnie do realizacji tylko i wyłącznie mojej głównej misji. Teraz próbuję sobie zdefiniować właśnie różne wspierające misje, które no to też się wiąże z upływającym czasem, nie? Po prostu, że z jednej strony mądrzejemy z czasem, z drugiej strony bardziej doceniamy chyba życie tu i teraz, a nie tylko właśnie takie patrzenie gdzieś tam w jakąś, jakieś takie, taką jutrzenkę gdzieś tam migocącą na horyzoncie. No a z trzeciej, no to po prostu też, wiesz, zdrowie, takie rzeczy oczywiste to powodują. Poza tym też mam wrażenie, że bardzo ważne jest to, żeby też dawać miejsce innym. I to się dzieje i bardzo się z tego cieszę. Czy twój sukces cię trochę przerósł? Nie. Nie wiem, co masz na myśli, ale nie czuję się. No tak, że człowiek czasami czuje przytłoczony właśnie takim ogromem tego, co stworzyłaś. Oczywiście, że to jest 15 lat, tak jak powiedziałaś, więc to jest bardzo długa droga. Wiesz, co, może w ten sposób, że jeśli chodzi o praktykę, no w pewnym momencie było za dużo po prostu rzeczy się działo, że nie dało się tego realnie wartościowych tych rzeczy nawet, że tak powiem, pogodzić ze sobą, nie? W sensie, że po prostu ten napływ tych impulsów ze świata, tej potrzeby robienia rzeczy, bycia, reprezentowania, bycia obecną, po prostu gdzie, to mnie przerosło, nie? Jakby, jeżeli chodzi o sam sukces w sobie, ja, to jakby zależy, jak to definiujemy. No jeżeli ten napór rzeczywistości, który ciebie chce, no to mnie przerosło na pewno. Ale generalnie nie mam jakiegoś takiego, nie czuję się taka jakaś skonfundowana. Zupełnie. Napór rzeczywistości, który ciebie chce, jak mi się to podoba to zdanie, ja je zapamiętam, to jest, proszę państwa, wspaniałe, absolutnie zdanie. Myślę, że bardzo wiele osób by chciało mieć napór rzeczywistości, który nas chce, ponieważ nie każdy go ma. Ja często rozmawiam tutaj o zawodach przyszłości, szczególnie z ekspertkami w tej dziedzinie. No dosyć oczywiste jest to, że zawody przyszłości są związane z technologią, ponieważ praca jest związana z technologią i rozwój w ogóle gospodarki czy społeczeństwa jest związany z technologią. Gdybyś miała wymienić takie turbo zawody przyszłości, takie najważniejsze zawody przyszłości, co to by było? No wiesz, no analiza danych, tak? No bo cały świat teraz się definiuje danymi i właściwie to jest główny nasz towar i jakby środek wymiany. A nie robią tego maszyny? Wiesz, czy to nie jest bardziej AI niż człowiek? Wiesz, no maszyny tak naprawdę niewiele robią. Bez była nas. Tutaj Ola Przygalińska, tak, to pewnie mówiliście. Tak. To, co sobie wyobrażamy na temat tego, co są w stanie zrobić maszyny, a co naprawdę się dzieje, to są takie dwa różne wyobrażenia i mądrej analizy ludzkiej na razie nie jesteśmy w stanie zastąpić, ale takie no, proste rzeczy, a masowe, no to maszyny oczywiście gdzieś tam robią. Przykład na przykład, tak? Przykład na przykład. Jest takie rozwiązanie od wielu lat dr Watson, IBM-a, który po prostu jest takim mega lekarzem, sztuczna inteligencja, no i ma mieć tę przewagę nad takim zwykłym lekarzem, nawet bardzo dobrym, że po prostu zna tych przypadków x razy więcej, tak? No bo to wszystko wprowadzamy i on się uczy. Czyli teoretycznie żaden lekarz nie ma szansy konkurować z takim doktorem Watsonem, bo nigdy w życiu tylu przypadków nie zobaczy w czasie ograniczonych lat jakby swojej praktyki. Czy nawet 100 lekarzy, czy nie wiem, już 1000, jak tu mówiłaś, tak? Nie zobaczy tego. Natomiast mimo tego, że ten eksperyment trwa już bardzo długo, jest nadal tak, że o ile Watson jest w stanie w prawidłowości diagnozy przebić jednego lekarza faktycznie, to nie jest w stanie przebić konsylium lekarzy. Dlatego, że jest coś takiego jak taka, wiesz, zdrowa mądrość zbiorowa, czy po prostu w kilku mądrych głowach. I ten styk taki między ludźmi i te wymiany i pewne wnioskowanie, na razie nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć. Czyli może tym zawodem przyszłości jest też taka umiejętność współpracy z maszyną. To brzmi trochę futurystycznie, ale taka, żeby nas nie ośmielały, nie onieśmielały. No tak, na pewno w wielu kluczowych obszarach po prostu te maszyny będą coraz bardziej doskonałe i jakby we wszystkim, co będziemy robić, będziemy gdzieś z tymi maszynami być, mniej lub bardziej, nie wiem, intymnie. Natomiast tak jak mówię, w zawodach przyszłości, ja bym nie chciała się skupiać tylko na technologiach, tak? Bo jakby technologie są naszą rzeczywistością coraz bardziej i w tym momencie już nie jesteś w stanie w ogóle się nimi nie posługiwać. Zwłaszcza po COVID-zie, który to wszystko masakrycznie przyspieszył. To zanurzenie w technologiach. Więc no,
tyle technologii no musimy mieć opanowanych, żeby się dobrze w świecie poruszać, ale czy wszyscy mamy wytwarzać technologię? Niekoniecznie, tak? Nie każdy jakby się będzie spełniał w tym, nie każda dziewczynka pójdzie na politechnikę. Mhm. Super, nie? Chodzi o to tylko, żeby szły te, które gdzieś tam powinny tam iść, żeby się nie gubiły. No to o to chodzi w naszej akcji Dziewczyna Politechniki. Więc ja tutaj jestem nadal jednak zwolenniczką tego myślenia krytycznego i takiego odnajdywania się w świecie w danym twoim momencie. Wiesz, pewnie to, co ty robisz tutaj, czy ja, to nie jest oczywista droga, nie? Dla naszego wykształcenia, czy przygotowania, czy naszego zawodu, wiesz, o którym sobie myślałyśmy x lat temu. Więc takie, wiesz, płynięcie przez to życie sensowne, myślenie, analizowanie i jakby wynajdywanie siebie na danym odcinku, no to jest taka kompetencja i przeszłości, i teraźniejszości. A co było twoim największą kłodą pod nogi? Co było twoim największym takim stoperem w tym twoim rozpędzie, w tej twojej zadaniowości i takiej, mi się wydaje, klarownej wizji twojej misji, tego, co chcesz robić? Czy spotkałaś jakieś takie, albo ktoś ci nogę podstawił, albo to była jakaś kłoda, która leżała przez przypadek? No wiesz, jest tak, że bardzo się radykalizujemy w naszym społeczeństwie, polaryzujemy i rzeczy, które 15 lat temu, jak zaczynałam tego typu działania, nie wiem, zapraszanie kobiet do technologii jakby nie budziło żadnego sprzeciwu albo lęku w nikim, to teraz na przykład już nie jest tak odbierane, wiesz, neutralnie. Jest taki nurt na świecie w tym momencie, że tak trochę te kobiety chce się tak z powrotem do tych ich ról tradycyjnych popchnąć. Gdzieś jest chyba taki lęk zapośredniczony być może, że skoro tych kobiet będzie więcej na tych kluczowych odcinkach, to znaczy co? Znaczy facetów będzie mniej. Czyli część facetów coś straci, tak? I to zaczyna być bardzo odczuwalne. Z drugiej strony no mamy, wiesz, Ordo Iuris i tak dalej, i tak dalej. I to też są bardzo poważne mechanizmy jakby walki z emancypacją kobiet. Czy właśnie z takim budowaniem, empowermentem kobiet. Równość. Przepraszam za te anglicyzmy. I to się bardzo, bardzo czuje i to jest bardzo zorganizowane. W Stanach Zjednoczonych, właściwie w każdej takiej poważnej instytucji, jakiejś uczelni są programy dla kobiet wspierające, bo zawsze gdzieś jest jakiś deficyt w tym zakresie. I są teraz organizacje, które z tym systemowo walczą. To na przykład bardzo duży budżet, organizacja nazywa się Equality coś tam, nie? I po kolei 300 stypendiów dla kobiet jest skierowanych do sądu, nie? To nie są takie jednostkowe, że ktoś tam jest jakimś hejterem, tylko to są zorganizowane rzeczy i to czuje się też w naszym państwie. Więc jakby to środowisko działań z jednej strony jest fajnie, bo kobiety w technologiach, w nauce, w innowacji stały się mainstreamem, pełne jest inicjatyw, tak. Wiesz, czujemy tę siłę, widzimy też te zmiany realne. Ja widzę na przykład, że dziewczynki, z którymi ja rozmawiałam 10 lat temu, bo szły na politechniki, teraz spotykam je jako siedzące po drugiej stronie stołu, jak ja rozmawiam z partnerami biznesowymi, nie? O wsparciu naszych działań. I to jest cudowne. Ale właśnie jest coraz trudniej działać. Jest coraz trudniej działać tak obiektywnie. No, ale to nie jest przeszkoda tak naprawdę. No to jest po prostu środowisko nieco bardziej gęste. Dla mnie to jest potężne zaskoczenie, powiem ci. Dla mnie to jest absolutnie coś nowego. Mianowicie wydawało mnie się, nie jestem może ekspertką, że 15 lat temu to ty odgruzowywałaś kompletnie nową dróżkę i wiesz, z mieczem szłaś przez te dżungle. A dzisiaj już są trochę przetarte szlaki, tak jak mówisz, jest szereg organizacji prorównościowych, ja nie chciałam mówić prokobiece, bo prorównościowych, 50% społeczeństwa stanowią kobiety, w Polsce 52 bodajże, tak? Natomiast tu chodzi bardziej o równość płci w technologiach, w biznesie czy w nauce, ale to, co mówisz, dla mnie jest bardzo takim, powiedziałabym, niepokojącym zaskoczeniem. Ja wiem, że się radykalizujemy społecznie i jest taki trend, powiedziałabym, konserwatywny. Tak, no dla mnie wsteczny oczywiście i dla ciebie rozumiem też, ale taki konserwatywny. Natomiast nie sądziłam, że jest to tak międzynarodowe i że jest to tak silne. I że to na całym świecie, tak. I że to dostrzegasz w swoim, w swoich działaniach prokobiecych. Doczytam. A powiedz, gdzie można poczytać i pogłębić wiedzę na temat
takiej polaryzacji albo na temat kobiet w technologii, co byś poleciła? Tak poradnikowo, mnie czytelniczki nasze widzki i słuchaczki często pytają, no dobra, a co by pani poleciła do poczytania? Zatem pytam. Przystępują taką książką bardzo formatującą, wydaje mi się, w tym obszarze. Są niewidzialne kobiety, Perez. Tak, ale to nie jest łatwa lektura. No, ale jest przynajmniej naszpikowana faktami i wiesz, tak. Procentami. Do mnie na przykład to przemawia, nie? Znaczy, to jest porażająca książka, która i powala. I zaczyna się widzieć właśnie więcej, nie? To jest książka dla każdego, kto, proszę Państwa, myśli, że jest równość płci. Otóż nie ma i ta książka należy przeczytać, jeżeli się myśli, że tak nie jest, ale nie jest to... A Ordo Iuris możesz poczytać w najnowszym Newsweeku. No to jakoś nie czuję potrzeby czytania Ordo Iuris, wybaczcie Państwo, ale faktycznie ten nurt konserwatywny, no tutaj akurat ostatnie newsy są takie, że tak do końca konserwatywny nie jest, jak się okazuje, jak nam się wydawało. No, tak, ale tak, to są aspekty już takie, tak. Powiedziałabym, bardziej natury obyczajowej, o których nie będzie... Niekonsekwencje obyczajowe, tak je to nazwijmy. Ładnie to powiedziałaś. Jesteś autorką, czego ja nie wiedziałam, myślę, że większość, wielu z Państwa nie wie, akcji Nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka. Ja kocham tę akcję, uważam, że ten tytuł jest tak kompletnie nieoczywisty i odważny, bo jesteśmy jednak nieprzyzwyczajeni może do takich tytułów kontrowersyjnych. Dzięki temu myślę, że jest łatwo zapamiętywalny. Opowiedz, skąd pomysł na akcję, która stymuluje oczywiście czytelnictwo, ale skąd pomysł też na ten tytuł szalony? Wiesz co, ja wtedy się nudziłam strasznie, bo pracowałam nad moim doktoratem i to co się to było potwornie nudne. To się nie kończyło. No nie polecam nikomu mojego doktoratu do czytania, jak ktoś się nie interesuje stricte tym tematem, eufemistycznie mówiąc. W każdym razie szukałam jakichś takich, wiesz, takich dróg właśnie, żeby gdzieś tam odpocząć od tego, zabawić się. Stworzyłam taki profil Życie z otwartym przewodem, też właśnie o życiu doktoranta i doktorantki. A drugim takim moim działaniem właśnie było to, że generalnie wtedy należałam do klubu książkowego i pomyślałam, że no, może zrobię taką mikrokampanię, wiesz, jak ten klub książkowy gdzieś tak zareklamować szerzej, żeby była ciągłość członków i członki, nie? Członki głównie. I stąd ten pomysł. I to hasło wymyśliłam, żeby promować ten mikroklub książkowy. No ale potem właśnie się okazało, że to bardzo chwyciło, tak. Że zrobiliśmy z grupą twórczą klub książkowy. Pozdrawiam Artura, Monikę, Igora. Zrobiliśmy z tego wielki show i to trwało kilka lat. No teraz oczywiście profil też działa. Artur Kawa go prowadzi. Mamy tam chyba 250 000 potężne społeczność, followersów, tak. Ja już się tym nie zajmuję, ale faktycznie hasło ja ukułam, ja to rozpoczęłam z tymi moimi ulubionymi osobami i to po prostu była super zabawa, bo to nie miało absolutnie żadnego sensu, nie? W sensie biznesowego, nie wiem. No naprawdę. Ale nie wszystko w życiu jest, chodzi o biznes, nie zawsze chodzi o biznes. Promowanie czytelnictwa tak. To było, no i to gdzieś tam narobiło szumu. I to było fajne i cieszę się, że miałam taki szalony okres, wiesz, jakichś dziwnych przedstawień. Robi się na przykład takie świńskie czytanki w opuszczonych wnętrzach tego szpitala Omega. Robiliśmy, że w każdym pokoju, wiesz, tak dziwnie, bo to wszystko było takie stare, siedzieli aktorzy i czytali jakieś takie fragmenty, te najbardziej świńskie ze światowej literatury. Tak można było sobie tutaj przysiąść, tam przysiąść. Świetna sprawa, naprawdę. I popularyzacja czytelnictwa w taki absolutnie niekonwencjonalny sposób, acz skuteczny, no bo zbudowaliście potężną społeczność. Co ty sądzisz o audiobookach? Jakby nie przeszkadzają mi. To jest taki nurt, że audiobooki to jest oszukaństwo i to nie jest czytanie, bo czytać trzeba oczami. Wiesz co, ja lubię czytać, powiem tak tradycyjnie chyba, po prostu lubię tę książkę mieć w ręku i ją czytać, nie lubię czytników, nie, rzadko używam audiobooków, dlatego też, że nie prowadzę, ponieważ bym prowadziła samochód, to używałabym z przyjemnością audiobooków i jakby, no nie, tu jest wszystko okej. Okay. Z takich ciekawych inicjatyw to też... rozpoczęliśmy też takie działanie Less Who Tech, czyli lesbijki w technologiach. To też jest nowy nurt. Ja się do tego działania zainspirowałam w San Francisco. Tam jest taka wielka organizacja, która robi olbrzymie imprezy na wiele tysięcy osób. Uważam, że w Polsce to jest szczególnie potrzebne. Ja sama też jestem lesbijką, więc jakby tym bliższe jest to mojemu sercu. No i działamy. To jest takie nowe działanie. Taki nasz nie czytasz, ale na rok 2022. Czyli... Ale odpaliłaś to już w Polsce? Tak, tylko to na razie, no to mam 200 polubień na Facebooku, bo to jest no, wielka nisza, bo jeżeli kobiet w technologiach jest mało, no to lesbijek jeszcze jest odpowiednio mniej. Zachęcamy, polubiajcie. No. Tak.
Także tak, Les Hutek, zapraszamy na grupę, na stronę, niedługo mamy spotkanie 18 w piątek, właśnie o karierze, w kontekście bycia nieheteronormatywną w technologiach. Także to jest, no to jest nisza, ale to jest ciekawe i to też jest dla mnie nowa idea. I to jest dlatego, że tak powiem, jestem podekscytowana. Ale czy myślisz, że to jest potrzebne? Myślę, że tak, bo wiesz, generalnie my mówimy o kobietach głównie, ale tak naprawdę nie chodzi o kobiety, tylko chodzi o to, żeby po prostu, żeby pracować między, tworzyć wartości między różnymi osobami. Bardzo różnymi. Wiadomo, że największymi grupami, które się różnią zasadniczo, są kobiety i mężczyźni, więc jakby od włączenia kobiet w ten dyskurs trzeba zacząć, ale do tego są osoby z różnymi backgroundami właśnie, z różną edukacją, pochodzące z różnych krajów. Orientacja jest elementem tej różności, oczywiście, jednym z bardzo wielu, tylko po prostu akurat w naszym kraju mamy z tym jakiś wybitny problem. No, zresztą władza, że tak powiem, wspiera to i jakby szczuje. Trochę był taki moment takiego mocnego szczucia przy wyborach na środowisko LGBT, więc tym bardziej trzeba wspierać i o tym mówić. A dotknęło cię kiedykolwiek jakaś taka osobista przykrość czy dyskryminacja? No mnie nie, ale wiesz, no ja jestem w warszawskiej bańce, w bańce berlińskiej, w Nowym Jorku i tak dalej, więc jakby no mnie osobiście nie, ale jakby, ale czuję to, widzę, jakby boli mnie to i przede wszystkim martwi mnie to, że młodzi ludzie często też są jakby odbiorcami. Jeszcze nie są na tyle ukształtowani, żeby sobie z tym poradzić, albo nie są w takim środowisku, żeby sobie z tym poradzić i na tym cierpią psychicznie, wpadają w depresję albo ostatecznie popełniają samobójstwa i to jest, wiesz, i to jest przerażające, nie? Tylko, że tak jak powiedziałaś, bańka warszawska, berlińska, nowojorska, bańka wielkich miast, niezależnie w jakim one są kraju, ułatwia to życie po prostu dlatego, że różnorodność jest traktowana jako norma albo jako bardziej norma niż w mniejszych ośrodkach. Czy ty zastanawiałaś się, czy robisz coś, czy te Les Hutek jest też skierowane dla lesbijek z mniejszych miast? Czy jakoś to kierujesz tak, żeby pomóc? Wiesz co, dla mnie Les Hutek jest taka grupa po prostu, która się dopiero definiuje i po prostu kobiety, które są mądre, aktywne i mają kompetencje technologiczne, po prostu mogą więcej. I to może działać tak właśnie wzmacniająco, nie? W sensie, że jak możesz więcej, to też więcej od ciebie się wymaga i świat od ciebie więcej wymaga, nie? Więc jakąś tam odpowiedzialność powinny brać. W ogóle w naszych programach jest tak, że pomysł jest ogólnie taki, żeby kobiety, no, że tak powiem, miały współdecydujący głos, przynajmniej o tym, co się ważnego dzieje na świecie. Ja się interesuję kierunkiem jakby technologiczno-naukowym, dlatego że uważam, że tu jest wielka moc. Tak. Że to o to chodzi. To nie jest tak, że ja mam świra na punkcie technologii, jestem technokratką absolutną, tylko po prostu interesuje mnie ten odcinek, bo jest kluczowy, bym powiedziała. I fascynujący, tak? I oczywiście fascynujący i jakby... Tak, jaram się nim również, nie? Ale wiesz, o co mi chodzi. Wiem, to jest to potencjał tej siły. No i dlatego też mamy nadzieję, że jak te dziewczynki właśnie nasze, przepraszam, mówię dziewczynki, ale to tak pieszczotliwie mówimy sobie w zespole o nich, nasze beneficjentki naszych programów, jeżeli one tę drogę przejdą, to ja jakby mam wielką nadzieję i widzę to też, że one się będą angażować, że one będą wokół siebie działały, one będą inaczej działały niż ich koledzy. One będą działały już w taki świadomy, nowy sposób. I to jest strasznie ważne, no bo budujemy ostatecznie we wszystkich tego typu organizacjach jakąś zmianę, no i ta zmiana ma być jednak na lepsze, więc nie chodzi tylko o to, żeby wspierać konkretną dziewczynę tu i teraz i żeby ona była świetną ekspertką, zarabiała, wiesz, niesamowite pieniądze i musiała pracować tylko jeden dzień w tygodniu, tylko żeby ona też czuła tą odpowiedzialność i żeby ona chciała coś z tym zrobić, z tą mocą, którą ma. Cudownie, dajesz im tę moc, a potem to, co powiedziałaś, że spotykasz się z absolwentkami, które były twoimi dziewczynami 15 lat temu i to są teraz zupełnie dojrzałe kobiety działające w technologiach, twoje absolwentki. Cudowne, naprawdę. I to jest takie, wiesz, jest coś takiego w takim działaniu w długiej skali, nie? No, że ono jest czasem niewdzięczne, ale jak mijają już te lata i to przychodzi, to ty widzisz, że naprawdę coś się wydarzyło, nie? I to jest mega high. Tylko twoje działania są takie, wybacz, jeżeli się mylę, to mnie popraw. Od konferencji do konferencji, od programu do programu. To jest normalne. Jesteś zadaniowcem, o czym powiedziałaś, czyli odpalasz, realizujesz, zamykasz następne. Natomiast na przestrzeni 15 lat to jest kupa czasu, Bianka. Więc to masz już tę rzeszę tych absolwentek, czy tych kobiet, czy tych ludzi, na których miałaś wpływ, bo to też nie są tylko kobiety przecież. Rzeszę, czy ty masz z nimi wszystkimi
kontakt? Wszystkimi może złe pytanie, ale czy ty masz z szeregiem z nich kontakt? Mam taką i jak swoją ta relacja bańkę. Kolejna bańka, to tworzymy dużo bańki. Ale to jest moja ulubiona, to jest bańka właśnie tych wszystkich niezwykle mądrych, fajnych dziewcząt, które po prostu no, jesteśmy w stałym kontakcie. No wiadomo, że nie z 200 tysiącami dziewcząt, no to nie sposób, tak. Ale jest ich sporo i jakby obserwujemy się, wzajemnie wspieramy. Nie wiem, część z nich pracuje u mnie w fundacji, czego nie wspieram, bo uważam, że nie po to się kończy wiesz, technologiczne kierunki, żeby pracować u mnie w fundacji, ale cenię, bo to są osoby jednocześnie strasznie mądre i strasznie, kurczę, jakiekolwiek zadanie dostaną, po prostu rozpykują tak momentalnie. Także tak, także takie dziewczyny są i bez nich byśmy nie mogli robić tego, co robimy. Absolutnie, bo co o to trochę chodzi, to ma być przyjemne również, nie? Tak, bo najważniejsze jest to, żeby w życiu nie być... Ale jak powiedziałaś, wiesz, o tej... Przepraszam, że ci puentę, to skończ puentę. Nie, nie, proszę. Wiesz, o konferencji powiedziałaś, no to ja pomyślałam, że musimy koniecznie o perspektywę Women in Tech Summit porozmawiać. Tak, właśnie, o tym chciałam teraz zapytać. To jest konferencja, którą robisz... No teraz jest COVID, więc siedzimy w domach, bańki domowe. Natomiast zapraszasz największe nazwiska światowe. Przyjeżdża cały świat do ciebie. Jak to... W ogóle opowiedz trochę o konferencji. Abstrahujmy od COVID-u na chwilę. Ja wiem, że trudno jest abstrahować od COVID-u, ale spróbujmy nie, ja powiedzieć. Ja już abstrahuję. Ja już też, bo już mam dosyć i jakby jestem zaszczepiona 3-krotnie. Jestem zwolenniczką szczepionek, ty wiem, że też, więc powiedzmy o tym głośno i donośnie. Jakby nauka wie, co robi, opowiadaj o konferencji, proszę. Także konferencja, to chyba istotna sprawa, będzie przede wszystkim w Warszawie się działa naprawdę, nie? I będzie naprawdę teraz? Będzie naprawdę. Będzie cudowne. Na początku czerwca, 7-8. Wiesz, o ile zrobiliśmy świetną konferencję online'ową, to już nie chciałabym do tego wracać. Ja potrzebuję mieć ludzi, ja potrzebuję, żeby oni się witali, żeby rozmawiali ze sobą normalnie, żeby stali po tą kawę w tej kolejce, zapoznawali się potem czasami na całe życie i po prostu chcemy to zrobić w sposób jak najbardziej postawiony. Oczywiście będzie online też do tego, dla osób, które nie mogą przyjechać, nie wiem, gdzieś z bardzo odległych terenów i będziemy to robić globalnie, ale przede wszystkim stawiamy na offline takie bardzo mocne doświadczenie, bo nasza konferencja jest też, wiesz, o tym, że ludzie się ponownie mają spotkać, tak, nie? I jakby i czuć to po prostu, że to się dzieje i że wróciliśmy do normalności. To konferencja jest trochę o tym nowym świecie, wiesz, który powstał tutaj po zgliszczach covidowych i myślę, że bardzo dużo się zmieniło, też technologicznie się zmieniło. Wchodzimy, wiesz, w metaverse, wchodzimy w nową erę rozwoju internetu i to o tym będziemy mówić, ale przede wszystkim stawiamy na ludzi, na mądre kobiety z całego tego regionu, na które czekamy tutaj po prostu, bo się bardzo stęskniłyśmy. No, tęsknota, myślę, jest w ogóle wszechobecna. To, co powiedziałaś, tęsknota za staniem w kolejce po kawę na konferencji, spotkaniem szeregu różnych znajomych lub nieznajomych, z którymi chce się zamienić słowo, poznać, zapytać, zainspirować. Tym też mówiła Ola Przegalińska, że podczas tego typu spotkań, ona jest naukowczynią, ale to wszystko jedno, warto jest zagadać, bo nie wiadomo, kiedy później w życiu, jak ten kontakt może nam, to brzmi strasznie interesująco, się przydać, ale przydać się naukowo, w kontakcie biznesowym, czy po to, żeby... Tak, bo jeżeli jesteś na evencie, który gromadzi ludzi takich jak ty, no to do kogokolwiek nie zagadasz, coś z tego może wyniknąć. Ja takich, wiesz, historii w życiu mam po prostu całe mnóstwo, że wiesz... A powiedz o najbardziej inspirujące. Zmieniało. Wiesz co... Okej. Powiem coś w kontekście summitu, że zostałam zaproszona kiedyś przez Facebooka w Londynie na jakieś tam drobne wydarzenie do nich. Pozdrawiam Emily. I tam przyjechałam i tam przy butelce Prosecco poznałam Polkę, która mieszka obecnie w Oksfordzie i tam kończy doktora z cyberbezpieczeństwa i jest w ogóle genialna, Klaudia Krawiecka. I od tego czasu robimy co roku wielkie seminarium dla kobiet, badaczek, informatyczek. Razem z Oksfordem to już robimy wtedy i to się też dzieje na samicie jako jedno z wydarzeń towarzyszących, a to po prostu wiesz, to... Przypadek. Przypadłyśmy sobie do gustu. Mamy teraz taką grupę swoją, z kolei powiedziałabym prywatną, nieanonimowe pracoholiczki, bo jakby obie mamy takie tendencje, wiesz, do przesady w tych zakresach. Zapraszam też do naszej grupy. Nieanonimowe pracoholiczki. Tak. Uwielbiam te nazwy. Ja ci mówiłam, że ja działam projektowo w życiu. I na tej stopie prywatnej często też tak to wygląda. Także tak, to są takie rzeczy, z których po prostu jak tak pączkują cudowne nowe sprawy, wiesz, i potem jak spróbujesz zajrzeć, jak to się zaczęło, drugą mam taką historię, że w hotelu w Moskwie
pan z Kanady nie mógł się dogadać z recepcją, która niby mówiła po angielsku. On chciał dać swoje pranie po prostu, mm-hmm. oddać. A oni mm-hmm. jakby nie chcieli go wziąć, jakby nie dogadali się i mu pomogłam. I potem ten pan polecił mnie, jak go pytali, jak Bank Światowy go pytał, kogo ma do polecenia z naszego regionu, żeby eksperta od gender, mm-hmm. polecił mnie. I pojechałam do Tadżykistanu jako ekspertka Banku Światowego w wyniku tego prania. I w związku z tym spędziłam tam mnóstwo czasu. Poznałam ten cały region, już nie tylko Tadżykistan, ale całą Azję Centralną. I teraz kilkaset dziewcząt z tego regionu na stypendium, które udało mi się załatwić znowu dzięki różnym takim historiom, przyjadą do nas na summit. Mhm. Osobiście, nie? Zjadą w końcu. Ale to jest twoja niezwykła otwartość, komunikatywność i taka, mi się wydaje, serdeczność do ludzi. No bo pomogłaś panu w jego praniu, po czym nawiązała się między wami relacja, no poniekąd biznesowa, tak? Czy relacja, nie wiem, na lata, no bo zakładam, że ten pan cię polecił i potem utrzymywaliście jakoś kontakt. Znaczy opowiedziałam mu trochę tak. o tym, co... No o sobie, oczywiście. Ja no, nie to... jestem taka super sympatyczna, ani otwarta, może tak tutaj nie z tych opowieści. Ale nie jesteś kontaktowa, taka, że właśnie tu zagadasz, tu przy kawie, wydaje mi się, nie? Tak z natury to niekoniecznie. Właśnie, dlatego, czyli pracujesz nad tym. Chciałam to powiedzieć, tak, że ja jestem raczej introwertyczką i właśnie miałam bardzo dużo takich problemów społecznych na swojej drodze i po prostu się nauczyłam tego, bo stwierdziłam, że skoro ja chcę robić to, co robię i chcę pracować z ludźmi i wpływać też na ten świat, to się muszę tego nauczyć. Dlatego wszystkie dziewczyny i chłopaków, którzy się czują nieco zamknięci w sobie, no to mówię, że to się da z tym pracować, nie? To nie zmienia takiego twojego koru, że musisz, nie wiem, odpocząć sobie potem od ludzi i coś tam jakoś się zregenerować, ale generalnie jak ci zależy, to możesz w różną stronę pójść, jakby wszystko możesz. Ale jak to przepracowałaś? Bo to ja myślałam, że to jest kwestia osobowości. Że no to właśnie, nie do końca, ale wiesz, to nie chodzi mi o to, żeby podważać to, co mówisz, tylko bardziej właśnie po to, żeby może zainspirować kogoś do tak, tego, oczywiście, że wiesz, że wiele tu można zrobić. Wiesz co... Jak ja to robiłam? Wiesz co, w pewnym momencie zaczęłam brać na siebie takie różne wyzwania. Wydaje mi się, że to o to chodziło. Takie stawianie się w takich różnych sytuacjach nowych. Wiesz, to się mówi popularnie wyjście z pudełka. Tak? Czy albo tam, ze strefy komfortu. Ze strefy komfortu, tak. Tak, to bardziej. I po prostu w taki rozwiedka boją, jak to mówią Rosjanie. Nie? W kontekście może tego, że dzisiaj ma wybuchnąć wojna, to może to nie jest dobry. Dobre akurat powołanie się, ale wiesz o co chodzi, takie po prostu stawianie się w danej sytuacji, takie przezwyciężanie w praktyce, w działaniu, wiesz, w kolejnym setnym wystąpieniu na przykład, nie? W tysięcznym pójściu do takiej audycji, chociaż w takiej oczywiście nie byłam fajnej, ale w wielu innych. Czyli za każdym razem jest to dla ciebie pewnego rodzaju wysiłek? Czy już teraz wypracowałaś, już nie jest na początku? Praktyka czy nie mistrza. Ale to jest bardzo, bardzo dużo praktyki i jakby też zachęcam, jeżeli chcemy jakby się rozwijać, no to trzeba się po prostu stawiać w trudnych sytuacjach. No, może nie takich, żeby nas pogrążyło zupełnie, chociaż takie też miałam, nie? Ale po prostu takie eksponowanie się na różnego rodzaju wyzwania, zwłaszcza w tym obszarze, w którym się czujesz słabo. Dobrze, czyli czujesz, że jesteś introwertyczką, wiesz, że potrzebujesz komunikować zewnętrznie, żeby robić, jak powiedziałaś, to, co kochasz, więc przewalczasz to w takiej codzienności. Strategia, no tak jak ci mówiłam, ja mam to wszystko poukładane. Ja mam takie trochę aspergerowskie podejście, więc ja jakby mam to wszystko, że tak powiem, przemyślane i gdzieś tam realizuję krok po kroku. Wspaniale mieć taki cel. Jestem też zadaniowcem, więc ja ciebie doskonale rozumiem, natomiast moja natura jest ekstrawertyczką, ja kocham ludzi, no, rozmowy. To ewidentne, i to, tak. Ale to jest kwestia osobowości, żadna moja zasługa, po prostu taką mam. Taką mam osobowość. Bianka, gdybyś miała powiedzieć naszym widzkom i widzom też, co powinni zrobić, żeby, to może idiotycznie zabrzmi, wejść do Banki Warszawskiej, bo to nie o to chodzi, ale żeby rozwijać swoje pasje, proszę Państwa, wycofuję się z tego, żeby rozwijać swoje pasje, albo żeby trafić na przykład do Ciebie, do fundacji i żeby z małej miejscowości pójść na Politechnikę Warszawską na przykład. Wiesz co, mamy tak trochę świra na punkcie małych miejscowości, jakby, bo wierzymy, że tam właśnie jesteśmy najbardziej potrzebni, a chcemy być strasznie potrzebni, tak, więc jakby czasem zdarza mi się usłyszeć dziewczynkę już z dużej miejscowości, która mówi, Boże, po co ta akcja dziewczyna na Politechnikę? Przecież to oczywiste, że idę jak chcę to na Politechnikę. I jakby ja mówię, o Jezu, no dobra, 15 lat temu tak nie było, no ale dobra, przyjmuję, nie? Ten feedback, dobra, no. Ale właśnie myślę o tych miejsca, gdzie to nie jest takie oczywiste i wiem, że one są, bo jakby rozmawiamy, bo zbieramy informacje, bo jesteśmy tam też, więc jakby jeździmy tam, więc jakby
Jestem o tym przekonana. I mamy takie projekty. Jak jesteś chłopcem lub dziewczynką z małej miejscowości lub ze wsi, no to możesz jakby spowodować, żeby twoja szkoła, albo po prostu twoja szkoła może zamówić naszą wolontariuszkę, która może do was przyjechać w lato, na tydzień będzie mieszkała z wami i będzie was uczyć programowania za darmo. Mamy taki program, to się nazywa IT for She, wolontariat. Mhm. Bierzemy chętne dziewczyny właśnie z technologii, szkolimy je i wysyłamy, wiesz, w teren, w Polskę, nie? I one tam jadą, 3000 dzieciaków, wiesz, jest nauczonych programowania i chłopców, i dziewczynki, nie tak, dzielimy na płcie, tak. Ale jakby przemycamy w ten sposób taki wzorzec kobiecy, ekspertki technologiczne do tych środowisk, nie? Bo i to widzą i rodzice, i nauczyciele, i dyrektor szkoły, i cała wieś widzi, że to jest kobieta jednak z tym całym, wiesz, internetem, nie? Więc to jest fajna rzecz. W tym roku udało nam się też właściwie pod koniec poprzedniego roku stworzyć program też dla dziewczyn z małych miejscowości, Dziewczyny w grze, z CD Projekt Red, czyli z bardzo gorącą, wiesz, firmą, działającą na wyobraźnię, tak. I taki super nasz case w ogóle takiego sukcesu światowego, nie? I dla nich mamy stypendia z kolei finansowe, ale przede wszystkim taki program mentoringowy, żeby się uczyły game devu, czyli tego, jak się tworzy gry od różnych stron. I takiej właśnie artystycznej strony, ale też psychologicznej na przykład. Konstrukcja postaci narracyjnej, no i technologicznej, nie? No bo na końcu jest, czy na początku jest technologia. I to też dziewczyny z niewielkich ośrodków tutaj miały aplikować. Dostaliśmy, wiesz, 1500 zgłoszeń z całej Polski, właśnie z małych miejscowości. Wspaniale, bardzo dużo, czyli jest potrzeba, jest zainteresowanie, tak, i jest moc, no po prostu. No i też każda dziewczyna, która chce iść na Politechnikę, albo rozważa, albo w ogóle zastanawia się, gdzie iść, no to może wziąć udział w akcji Dziewczyna Politechniki, dlatego że zapewne w jej regionie jest jakaś uczelnia, która bierze w niej udział i robi specjalny dzień otwarty dla dziewcząt 7 kwietnia, także Dziewczyna Politechniki Zhonghyawe jest partnerem. To jest też jakby skierowane do tych mniejszych miejscowości, nie? No bo dziewczyna z Warszawy może aż tak się nie zajara tym, że może przyjechać na Politechnikę Warszawską, to jest dla niej oczywiste, ale takie autokary, wiesz, z mniejszych ośrodków, to jest coś, o co nam bardzo chodzi. Generalnie jak chce się z nami zacząć, to się wchodzi na stronę womenintech.perspektywy.org i tam są wszystkie nasze programy, jest ich do 20 bodajże. Każdy, tu nauka, tu startupy tworzymy, tu właśnie, wiesz, gaming, tutaj kierunki ścisłe, tutaj obóz dla kobiet w technologiach, etc., etc. Jakby są miliony tych form działań. A jeżeli na przykład chce, nie wiem, się z nami tak skumać bliżej w najbliższym czasie, to może zostać wolontariuszką na Perspektywy Women Tech Summit. To jest największa w Europie konferencja dla kobiet w technologiach, nauce, i to się dzieje tam mnóstwo. To już w czerwcu, a już przyjmujemy zgłoszenia na wolontariat, bo już trzeba wcześniej robić pewne rzeczy, tak, nie tylko na samej imprezie. I rozumiem, że wolontariat jest szeroki, tak? Począwszy od takiego technicznego, eventowego, skończywszy na merytorycznym, gdzie potrzebujecie po prostu pomocy w organizacji największej, najważniejszej konferencji w regionie, można powiedzieć. No w tej części świata, jedna z największych w ogóle na świecie. W każdym razie, co jeszcze jest ważne, bo młode osoby teraz bardzo zwracają uwagę na kwestie klimatyczne, no bo jakby siłą rzeczy wiedzą, że ich to najbardziej dotyczy. Nie śmieję się, to jest jakby bardzo poważna sprawa. I ja też jakby zaczynam nią żyć coraz bardziej, no i a summit ma być właśnie pozytywny klimatycznie. Co to znaczy? Że nie tylko zneutralizujemy swój ślad węglowy, który wytwarzamy w czasie wydarzenia i podczas przygotowań do niego, i podczas transportu każdej osoby, która przyjedzie z całego świata na niego, wszystko przeliczamy, ale jeszcze do tego stawiamy tak zwany wieczny las w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, który nam podwójnie jakby zaoffsetuje ten, czyli jakby zwróci światło tę misję, czyli jakby nie jesteśmy tylko neutralni klimatycznie, ale jesteśmy pozytywnie klimatycznie, i takiego eventu w Polsce jeszcze nie było. Także chcemy być takim benchmarkiem. Pewnie jakieś błędy popełnimy, no to też na naszych błędach się będziemy uczyć, ale generalnie stawiamy sobie bardzo ambitny cel, żeby po prostu ten summit się zwrócił planecie podwójnie. Ty jesteś absolutnie imponująca. Uwielbiam cię, jestem twoją fanką. Chciałam jeszcze porozmawiać o dwóch rzeczach, nie mamy już czasu. Chciałam rozmawiać o zatruciu właśnie przez technologię, na przykład o tym wydobyciu bitcoinów i innych, ale to już nie damy rady, ponieważ to jest temat, na który można by oddzielny odcinek nagrać. Natomiast ty robisz rzeczy absolutnie imponujące
nowe, robisz to od 15 lat i jesteś w tym bardzo konsekwentna. Bardzo Ci dziękuję, Bianka, za Twoją otwartość, pasję, poczucie humoru, luz, brak napinki, bo to jest naprawdę nie... powszechne, powiedziałabym, szczególnie w świecie nauki i dużego biznesu. Ja trochę też chcę to odczarować, że feminizm to nie są tylko szalone wariatki, które nienawidzą mężczyzn, wprost przeciwnie, a że technologia też to nie są bardzo tylko... Mamy wspaniałych mężczyzn w otoczeniu, tak, którzy po prostu współtworzą to, co my robimy i bez nich też by nie było wielu rzeczy. Pracujesz z mężczyznami też oczywiście, prawda? Znaczy przyznam, że w zespole jest miażdżąca przewaga kobiet, ale pracuję na przykład wśród partnerów z mężczyznami. Michała Dżogę z Intela też chcę pozdrowić, bo to, co on robi dla naszej organizacji. W ogóle jest wiele osób, które strasznie dużo robią dla nas, wiesz? Tak po prostu z potrzeby serca i z tego, że chcą widzieć jakiś sens w tym, co się robi i żeby widzieć takie namacalne rzeczy. No i to jest cudowne. O metaversie chciałam, już nie mamy czasu, bo w tej chwili to gry, to przyszłość. Muszę Cię zaprosić ponownie. O metaversie bardzo chętnie, bo akurat piszę artykuł o nim, także. Wspaniale, więc chętnie przeczytamy. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem była dr Bianka Siwińska, kobieta niezwykle inspirująca, z wspaniałą energią i która się nauczyła sama być ekstrawertyczką z introwertyczki. Bardzo Ci dziękuję również za osobiste. Dziękuję mojej ulubionej ekstrawertyczce. No to w takim razie mamy nową relację. Introwertyczka i ekstrawertyczka, da się razem fajnie pogadać. Dziękuję Ci ślicznie, a Państwa zapraszam serdecznie do Na Temat o godzinie 20 w każdą środę i na media społecznościowe tejże. Dziękuję, do zobaczenia.